Tytuł kursu: Organizowanie działalności gospodarczej. Moduł: Polityka fiskalna i monetarna państwa. Temat: Rola i funkcje banku centralnego. Prowadzenie polityki pieniężnej kraju i emisja pieniądza to zadania powierzone instytucji państwowej, zwanej bankiem centralnym. Należy on do publicznego systemu finansowego, chociaż jego działalność w swojej zasadniczej części jest ściśle związana z funkcjonowaniem rynkowego systemu finansowego. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski. Najważniejszym zadaniem banku centralnego jest dbałość o wartość pieniądza i stabilność cen, czyli przeciwdziałanie narastaniu inflacji. Bank centralny nazywany bywa również bankiem banków lub bankiem emisyjnym. Ma on w systemie bankowym szczególną rolę i pozycję nadrzędną nad innymi bankami. Bank centralny pełni zazwyczaj następujące funkcje. Posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego. Pełni funkcję banku banków, to znaczy zaopatruje banki komercyjne w pieniądz gotówkowy, reguluje rezerwy tych banków i udziela im pożyczek. Pełni funkcję banku państwa, to znaczy prowadzi rozliczenia z rządem, obsługuje budżet państwa, pokrywa zobowiązania zagraniczne państwa, utrzymuje rezerwę państwową. Stabilizuje rynki finansowe, to znaczy występuje jako kredytodawca ostatniej instancji. Wspomaga pożyczkami banki i inne instytucje finansowe w sytuacji, gdy panika finansowa mogłaby zagrozić stabilności całego systemu finansowego kraju. Współuczestniczy w realizacji polityki pieniężnej państwa, kontroluje i reguluje podaż pieniądza i kredytów w gospodarce. W poszczególnych krajach różnie rozwiązywana bywa kwestia powiązań banku centralnego z rządem. Można w tej kwestii wyróżnić dwa podstawowe podejścia. Całkowitą niezależność banku centralnego od rządu, to znaczy bank sam ustala cele swojej działalności, taką sytuację obserwuje się m.in. w Japonii, w USA, Szwajcarii, Holandii. Bank centralny jest zależny od rządu, który określa kierunki polityki, natomiast posiada autonomię w ustalaniu zadań wykonawczych. Polityka monetarna banku centralnego ma za zadanie w tym przypadku wspomagać politykę gospodarczą państwa, bez względu na konsekwencje inflacyjne. Taką sytuację obserwuje się na przykład w Australii czy Nowej Zelandii. Kraje Unii Europejskiej zapewniły konstytucyjnie całkowitą niezależność banków centralnych. Jest to m.in. warunek członkostwa w Unii Europejskiej. Banki centralne tych krajów mają więc obowiązek realizować swój statutowy cel – dbałości o wartość pieniądza, nawet jeśli podejmowane w tym celu działania nie spotykają się z pozytywnym przyjęciem ze strony rządu i polityków. Nie mają oni prawa wpływać na decyzje banku centralnego. W wielu krajach świata dochodziło do nieporozumień i ostrych dyskusji banków centralnych z rządami i parlamentami. W latach 1995-1999 wystąpił niezwykle ostry spór między rządem i bankiem centralnym Japonii. Bankowi zarzucono zbyt restrykcyjną politykę pieniężną i brak wrażliwości na sytuację gospodarczą kraju. A w latach 2001-2003 między rządem i Narodowym Bankiem Polski zarzucono mu utrzymywanie zbyt wysokich stóp procentowych, a tym samym utrwalanie zjawisk recesyjnych w gospodarce. Przedmiotem krytyki ze strony ministrów finansów krajów strefy euro była też w swoim czasie polityka Europejskiego Banku Centralnego. Bankowi zarzucano brak reakcji na nadmierną słabość kursu euro. Spory takie nie są rzadkością, nie mogą jednak podważyć podstawowej zasady niezależności banku centralnego. Prowadzenie polityki pieniężnej może być realizowane w różnoraki sposób. Poprzez kontrolowanie ilości pieniądza na rynku, zmniejszenie jego dostępności, jeżeli wzrośnie ryzyko inflacji. Poprzez określenie bezpośredniego celu inflacyjnego, stosowanie instrumentów polityki pieniężnej dla jego zachowania. Równoczesne kontrolowanie różnych wskaźników, poza wymienionymi wcześniej, mogą to być np. stopa bezrobocia, stopa wzrostu gospodarczego i temu podobne, czyli tak zwana strategia eklektyczna. Utrzymanie stabilnego kursu walutowego w stosunku do walut dużych krajów. Ryzyko niekontrolowanych podwyżek cen jest ograniczane wtedy przez dopływ towarów importowanych. Przykład stosowania takiej strategii przedstawiono następująco.
Przykład pokazuje jedną z możliwych strategii polityki pieniężnej, bazującą na stabilności kursu walutowego, realizowaną w Austrii w latach 1965-1999, do momentu wprowadzenia euro. Poza krótkim okresem początku lat 70., kiedy szyling austriacki uległ wyraźnemu i trwałemu osłabieniu, kurs szylinga wobec marki niemieckiej pozostawał w zasadzie stabilny. W efekcie stopa inflacji w Austrii do końca lat 70. była zbliżona do stopy inflacji w Republice Federalnej Niemiec. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.